Wykonamy serię filmów instruktażowych, które zaprezentują podstawowe działania, jakie można wykonać w programie ADAX Plus, tak aby w sposób możliwie przystępny przedstawić funkcjonalności dostępne w tym programie. W tym filmie rozpoczniemy od podstawowych parametrów, podstawowych operacji, jak i rzeczy, które należy zrobić po instalacji programu, jeżeli już zakupiliśmy wersję komercyjną. W tym wypadku działamy na programie ADAX Plus, czyli jest to wersja o największej funkcjonalności. Prezentujemy tutaj wersję demonstracyjną, tak więc każdy może przeprowadzić właśnie takie kroki, korzystając z aktualnej wersji demonstracyjnej. Rozpoczynając, program nie zawiera żadnych danych. Wersja demonstracyjna zawiera przykładowe wgrane elementy oferty, a także katalogu oraz trzech przykładowych kontrahentów. Żadne dokumenty nie zostały jeszcze wprowadzone do programu. Pierwszy krok, jaki powinniśmy wykonać po zainstalowaniu programu, to sprawdzić dane firmy. Jeżeli nasza firma jest wprowadzona prawidłowo, należy sprawdzić przede wszystkim nazwę, numer NIP oraz adres, gdyż dane te będą widoczne w trakcie drukowania dokumentów, jak również numer konta, gdyż także numer konta znajduje się na wszystkich dokumentach sprzedażowych. Możemy w tym polu również załadować logo naszej firmy, które wydrukuje się w lewym górnym rogu każdego dokumentu. Jeśli chodzi o konfigurację programu, to jest ona dość złożona. Możemy bardzo wiele parametrów tutaj poustawiać, jednakże w tym filmie skupimy się głównie na podstawowych. W kolejnych odcinkach będziemy wracać do konfiguracji, aby pokazać możliwe ustawienia i konfiguracje. Jeśli chodzi o okno drukowanie, o parametry drukowania, tutaj należy wpisać nasz numer w rejestrze sprzedawców roślin, gdyż ten numer będzie wykorzystywany podczas drukowania paszportów roślin. Również domyślny kod kraju źródłowego będzie widoczny w trakcie drukowania przez nas paszportów roślin, a także nadawania kodu kraju źródłowego dla naszych pozycji oferty. W ustawieniach oferty należy sprawdzić przede wszystkim domyślne stawki VAT dla produktów i dla roślin. Jeżeli jesteśmy podatnikami VAT, domyślna stawka dla roślin powinna wynosić 8%. Jeżeli nie, można ustawić domyślną stawkę VAT na wartość zwolniony. Jeżeli sprzedajemy nie tylko rośliny, ale także inne produkty, możemy wybrać domyślną stawkę VAT dla produktów, które będziemy wprowadzać do naszego programu i w tym polu można wybrać, czy jest to 23%, 8%, czy też wartość zwolniona. Domyślny rabat dla ceny hurtowej jest to ilość procentowa, jaką program automatycznie będzie odejmował od ceny detalicznej w momencie wprowadzania produktów do oferty. Wprowadzanie cen brutto jest to parametr bardzo istotny, gdyż decyduje on o tym, w jaki sposób ceny wprowadzane będą do programu. Możemy albo wprowadzać ceny netto i program automatycznie będzie przeliczał ceny na ceny brutto i podczas wprowadzania pozycji dokumentów będziemy wprowadzać ceny netto i program będzie automatycznie przeliczał ją na cenę brutto. Jeżeli zaznaczymy to pole, domyślnie zarówno w ofercie, jak i w dokumentach wprowadzać będziemy ceny brutto, a program będzie przeliczał je i zapisywał ceny netto na podstawie wprowadzonych cen brutto. W gałęzi ustawienia dokumentów należy sprawdzić, czy miejsce wystawiania dokumentów jest zgodne z miejscem, w którym będziemy drukować nasze dokumenty sprzedażowe. Może się to różnić od danych adresowych firmy, dlatego należy wprowadzić tutaj poprawną miejscowość. Następnie możemy wprowadzić maksymalne opóźnienie płatności. Oznacza ono, o ile dni płatność dokumentu będzie mogła zostać odłożona. Powyżej tej wartości program zaokrągli ją do
maksymalnej wartości wprowadzonej w tym polu. Możemy także wprowadzić tutaj domyślne uwagi, które pojawią się na dole odpowiednio rachunków lub też faktur. Tekst ten będzie zawsze drukowany na dole dokumentów. Można tu wprowadzić na przykład swój numer rejestru, który również powinien znaleźć się na fakturze, jak i informacje odnośnie jakości produkowanych roślin. W węźle ogólne ustawienia możemy ustawić ilość czasu, po jakim program automatycznie się wyloguje. Wartość tutaj wprowadzona to ilość sekund, po którym program automatycznie się wyloguje, jeżeli nikt nie wykona żadnych aktywności na komputerze. Jeżeli ustawimy wartość 0, program nie będzie się wylogowywał i okno cały czas będzie otwarte. Po ustawieniu tych podstawowych ustawień możemy zapisać zmiany i przystąpić do działania w programie. Początkowo powinniśmy wprowadzić kontrahentów, którzy będą używani do wprowadzania dokumentów sprzedażowych, a także produkty, rośliny. Wszystkie rośliny powinny być wprowadzane w katalogu, gdyż można umieszczać tutaj dodatkowe informacje specyficzne dla roślin, takie jak pokrój, kolor liści, kolor igieł, stanowisko, pH podłoża. Informacje te mogą być później drukowane na etykietach w formie np. opisu obrazkowego, a także mogą być przydatne podczas obsługi klientów. Pozostałe produkty, które nie są roślinami, można wprowadzać w zakładce Produkty. Na podstawie wprowadzonych produktów i roślin będziemy mogli następnie stworzyć ofertę, czyli przypisać do każdego produktu odpowiednią cenę detaliczną, wielkość, pojemnik, w jakim jest sprzedawana i jeżeli chcemy, kod oferty, który może nam ułatwić następnie wprowadzanie dokumentów sprzedażowych. W zależności od tego, jakie dokumenty będziemy wystawiać, zarówno faktury, jak i rachunki wystawia się bardzo podobnie. Jako że na tą chwilę mamy puste stany magazynowe, rozpoczniemy od dodania nowego dokumentu magazynowego, który zwiększy ilości w naszym magazynie. Będzie to przyjęcie zewnętrzne, czyli dokument potwierdzający zakup nowych towarów od nowego klienta i dostarczenie ich do nas. Zatem wprowadzimy teraz przykładowe pozycje. I następnie, mając zaznaczone pole Wykonaj skutek magazynowy, zapisujemy dokument. Jak widzimy, ilości w naszym magazynie zostały zwiększone i możemy teraz przystąpić do wystawienia dokumentu sprzedażowego. Dokumentem, który wystawimy, będzie przykładowa faktura i w momencie, w którym rozpoczniemy wpisywanie pozycji dokumentu na podstawie tych, które przed chwilą wprowadziliśmy, program upomni się, aby początkowo wybrać kontrahenta, dla którego wypisywany jest dokument. Jest to o tyle istotne, że niektórzy kontrahenci mogą mieć przypisywany rabat, który automatycznie nam się tutaj pojawi i wówczas wszystkie pozycje dokumentu będą ten rabat zawierały poprawnie wprowadzone. Jak widzimy, w kolumnie MAG mamy wyświetloną aktualną ilość pozycji w magazynie. Jeżeli przykładowo ilość w dokumencie będzie większa od ilości pozycji dostępnych w magazynie, pole podświetli się nam na czerwono. Na tą chwilę jesteśmy zadowoleni z rezultatu. Próbujemy zapisać dokument i program zwrócił nam uwagę, że również nie został ten dokument opłacony, a w polu płatność odroczona o mamy 0 dni. Należy wówczas tutaj wpisać przynajmniej wartość 1 dzień,
Natomiast jeżeli spróbujemy wpisać wartość zawyżoną, to zgodnie z tym, co wpisaliśmy w ustawieniach programu, wartość ta zostanie zmniejszona do maksymalnych ilości dni, o jaką pozwoliliśmy w konfiguracji, aby odroczyć termin płatności. Teraz dokument już możemy zapisać. Pojawił się on na liście dokumentów. Ilości w magazynie zostały odpowiednio umniejszone. I możemy teraz przykładowo dokonać zapłaty za wprowadzony wcześniej dokument sprzedażowy. Klikając w ikonę pieniędzy, możemy wybrać rodzaj płatności i przykładowo wpisać kwotę niepełną. Po zapisaniu kwota do zapłaty nam się zmniejszyła, natomiast jako, że dokument nie został w pełni opłacony, nadal jest oznaczony, że jest wymagany zapłaty. W przypadku, w którym chcemy zapłacić cały dokument, możemy wpisać kwotę większą, na przykład 100 zł. Program nam automatycznie zmniejszy ilość do kwoty, jaka pozostała do zapłaty. I jeżeli wybraliśmy płatność gotówką, możemy wydrukować potwierdzenie zapłaty. W podglądzie wydruku możemy podejrzeć, jak taki dokument będzie wyglądał. A żeby podgląd wydruku funkcjonował, wymagane jest posiadanie programu Acrobat Reader. W pełni opłacony dokument posiada oznaczenie na zielono. Tak wyglądają podstawowe działania, jakie można wykonać w programie ADAX. Po bardziej zaawansowane funkcjonalności zapraszam do pozostałych filmików.